Witam Was kochani serdecznie dzisiaj w codziennym tarocie i mamy przepiękną kartę główną kartę Maga, która mówi o poten to symbolizuje potencjał i moc, siłę wewnętrzną. Jest to czas, aby wykorzystywać swoje umiejętności, talenty i zasoby, aby osiągnąć własne cele. To jest karta kreatywności i inspiracji. To jest karta, która mówi, że jesteś w stanie manipulować energią. Energią zewnętrzną, jak i wewnętrzną, także masz zdolności do kierowania swoim życiem i formowania rzeczywistości. Ta karta jest symbolem równowagi elementów. Mamy kielich, miecz, różdżkę, monetę, które symbolizują cztery elementy: wody, powietrze, ogień i ziemię. I to podkreśla konieczność zachowania równowagi i harmonii między różnymi aspektami życia. Ta karta również może oznaczać rozwój duchowy. Jak również inicjacje i początek czegoś nowej fazy w życiu. Tu pod spodem mamy przepiękne cztery buławy: królową buław i moc. Karta czwórka buław wskazuje na stabilny okres w życiu, ale obecność królowej buław sugeruje, że kontrola i umiejętność radzenia sobie z sytuacjami są kluczowe w, w utrzymaniu tej stabilności. Dodanie mocy E, sugeruje, żeby, e, że, że aby utrzymać tę stabilność, konieczne jest wykorzystanie naszej siły wewnętrznej i zdolności skutecznego kierowania sytuacją. Może to oznaczać potrzebę odwagi, determinacji e, i zdolności do zapanowania nad emocjami. Także ogólnie te karty mówią, że masz wystarczająco dużo siły. I kontroli, aby skutecznie pokonywać ewentualne przeszkody dzisiaj, ale jednocześnie warto zachować wrażliwość um, i zrozumienie wobec innych. Przepiękne karty na dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy magami. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Buziaki, papa. Pa.